No dalej, kochani, siodłajcie konie. Dobra, Tom. Jesteśmy zwarci i gotowi. A ty? Ja też. Wskakujcie na siodła! Czas ruszać! No chyba nie zapomnieliście o nas. Specjalnie zaprosiłam Grzywę Karmelkowi na ten live. Przecież on wygląda w tym jak jakiś pająk. I nie ma mowy, żeby jechała z nami młoda. Bądź ty czasem milszy dla młodszej siostry. Rozmary, twój kucyk wygląda bajecznie. Ale Daniel ma rację. Ten rajd jest tylko dla starszych. Spędzimy tam całą noc. No proszę, obiecuję być grzeczna. Słońce, decyzja już padła. Jak wrócimy, to pojedziemy razem w inny teren. Ale o normalnej porze i bez żadnych strasznych historii. Pamiętaj, że to Halloween. Takie słodkie maluchy jak ty powinny dziś chodzić po domach i zbierać cukierki. Obiecuję, że jak wrócicie, to jeszcze w tym tygodniu wrócimy na jakiś lalcik. Obiecuję. A teraz rozsiodłaj Karmelka i odstaw na pastwisko. Niech sobie poskubie trawy. No dobra. Jak dobrze, że Mary się z wami nie zabiera. Przecież przez cały czas waszej nieobecności siedziałabym jak na szpilce i czekała na zawał. Mamo, ty zawsze się martwisz. Jak ma się dzieci z głupimi pomysłami, to już tak jest. Jedźcie już, to może szybciej wrócicie. Do zobaczenia, pani Eaton. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście kiełbasek. Spakowałam je do Jug. Ktoś ma ze sobą? Ja mam przy siodle. Cóż by to było za ognisko bez jedzenia? No i świetnie! Nie mogę się doczekać, aż zapadnie zmrok i będziemy nawzajem opowiadać przerażające historie. Ach, ten halloweenowy klimat będzie genialny. Tylko żebyś po usłyszeniu mojego autorskiego opowiadania o pożeraczu dusz nie narobił w gacie. Już tak sobie nie schlebiaj, Lukas. Konie też dostaną ciepłą przekąskę, bo zabrałam do pudełek termicznych trochę meszu. Mel, ty zawsze myślisz za nas wszystkich. Dzięki. Miło mi. Przywiążcie konie o tutaj, to dam im kolację. Lukas, zajmiesz się rozpaleniem ogniska? Jasna sprawa. Dobrze, że wziąłem rozpałkę. Nie będziemy musieli się cofać do czasów jaskiniowców i pocierać patyka patykiem. To jak? Już pora na wyczekiwany moment naszego rajdu. Mogę zacząć? Skoro tak prosisz, leć z tematem.
Słyszeliście kiedyś o kelpiach? Szkoccy wędkarze mawiają, że niejednokrotnie przy brzegach tamtejszych wód zjawiały się ni skąd, ni zowąd konie, o niepozornym wrażeniu oswojonych i łagodnym spojrzeniu. Zbliżały się do potencjalnych ofiar, zarzucając długimi, gęstymi i poplątanymi grzywami. Spokojnym uosobieniem zachęcały do bliższego kontaktu. Uginały przednie nogi i przeklękały tak, by głupcy ich dosiedli. A gdy tylko się to udało, kosmyki ich włosia pętały ciało jeźdźca, by utrzymać go na grzbiecie. Kreatury przemieniały się, a czuć było smród gnijącego ciała. Wtedy wcale nie były już przyjazne, ale mrożące krew w żyłach. Nieświadomi swoich ostatnich chwil życia, ludzie porywani byli przez morderczy galop wprost do tafli jezior, aż na samo dno, gdzie kelpie zaspokajały swój głód, pożerając biednych nieszczęśników. Do dnia dzisiejszego z nieznajomych przyczyn giną rybacy oraz przypadkowi przechodnie tuż przy wodnych akwenach. Jestem pewien, że stoją zatem owe potwory. Daję ci za to mocne 3 na 10. Moja kolej. Och, sam jesteś 3 na 10. Po naszej wyspie przez lata wędrował sobie już bardzo stary, ślepy ogier. Tak stary, że nikt nie pamiętał jego prawdziwego imienia. Lecz po tym, co działo się później, zyskał przydomek pożeracza dusz. Dlaczego taki? Wsłuchajcie się. Znacie to uczucie, kiedy macie ochotę coś przekąsić, ale nie macie za nic pojęcia, co takiego? Tak czuł się owy koń. Błądził po polanach, dolinach i lasach, próbując nakarmić się czymś, co w końcu mu zasmakuje. Żadne leśne jagody, wszelakie rodzaje traw, czy nawet podkradane uprawy z pól nie były dla niego smakowite. Pewnego dnia, podczas ogryzania drzewnej kory, niechcący ugryzł się w język oraz wargę, z której szybko polała się krew o metalicznym, cierpkim posmaku. Stał tak dłuższy czas, zasysając czerwoną ciecz. I w tej chwili zrozumiał, to było tym, czego szukał od dawien dawna. Nie zastanawiał się więcej i jeszcze tej samej nocy ruszył do pobliskiego gospodarstwa. Dostał się do stodoły, w której trzymano luzem kilka koni. Nie uciekały od niego. Wręcz jego obecność sprawiała im swego rodzaju komfort. W zamian wysysał z nich krew, a zwierzęta z nocy na noc zdawały się jakby gasnąć, aż w końcu padały bezwładnie. Zgonów nie stwierdzano, lecz względny paraliż i brak reakcji na zewnętrzne bodźce. Jak gdyby odebrano im wnętrze, istnienie, duszę. Jak na autorską opowiastkę, trzeba przyznać, że oryginalnie. Mi się podobało. Dzięki. To może teraz ty sam. Co dla nas przygotowałaś? Zatem słuchajcie. Pewnej nocy, gdy na niebie widniał niebieski księżyc, a nasza wyspa spowita była księżycową poświatą, Glumen wybudził się z głębokiego snu. Niektórzy mówią, że to tylko folklor. Kolejna straszna historyjka, która ma być odpowiedzią na zagadkę tajemniczych zaginięć koni. Inni twierdzą zaś, że czuli zbliżającą się do nich nieprzyjemną wilgoć i mroczny cień. Chłodnego, jesiennego wieczoru, popijając herbatę w pokoju socjalnym, słyszycie, jak gdzieś ze stajennego korytarza wydobywa się hałas. Po plecach rozchodzą się ciarki, ale bezpieczeństwo końskich przyjaciół jest ważniejsze. Wychodzicie i szukacie źródła obcych dźwięków. Słychać już tylko kapanie. To kałuża klejącej mazi znajduje się pod jednym z boksów. Ktoś z was kuca, aby zbadać tajemniczą substancję i wtedy w odbiciu widzi go! Glumana, wiszącego tuż nad waszymi głowami. Co teraz? Bez paniki. Mamy jeszcze szansę wyjść z tego bez szwanku.
Tylko nie dajcie po sobie poznać, że wiecie o jego obecności. Co gorsza, nie patrzcie mu w ślepia. Wkrótce przerażająca postać powróci do cienia, by czekać na kolejną błękitną pełnię i wtedy ponownie ruszyć na żniwa, by zrobić klej z naszych kopytnych. Owszem, ta legenda o potworze z błękitnej pełni jest nam znana. Ale gdy nam ją opowiadałaś, to serio czułem się jak uczestnik. Moją legendę też na pewno będziecie znać, bo galopujący Thompson jest podstawą każdego Halloween. Ale czy wiecie o nim wszystko? Czekałem na to. Dawaj. Prawdziwe nazwisko Gunnara to nie Thompson, a Trimson. Poprzez błędne zapiski już tak się przyjęło. Mężczyzna należał do floty Jona Jarla i był jego prawą ręką. Podczas przyjazdu kolonistów Jarl rozkazał Gunnarowi zniszczyć kamienie runiczne, by nie wzbudzać niepokoju w przybyszach. Trimson, mimo obaw, posłuchał rozkazu i wtedy napotkał tajemniczą kobietę, która powiedziała, że Gunnar nigdy nie umrze zabity ludzką ręką. Wkrótce Jarl zawarł przymierze z druidami, a Trimson utracił wpływy. Na wyspie pojawiło się wiele koni, podarowanych przez samych strażników Aiden. Lecz żaden nie pozwalał zbliżyć się Trimsonowi. Jedynym wyjątkiem była dzika klacz, która nie dawała się nikomu uswoić. Wkrótce nasza wyspa została napadnięta. Trimson poprowadził obronę Jarlaheim i przeżył jako jedyny spośród licznej armii. Podejrzewano go o czary, dzięki którym nie zranił go nawet śmiertelny cios. Zazdrosny o długowieczność sługi, Jon Jarl rozkazał mu odnaleźć tajemniczą czarownicę. Ta obiecała nagrodzić Jarla, jeśli ten przepołowi ostatni ukryty w stajni kamień runiczny. Jarl jednak nie otrzymał nagrody, a klątwę. Wszystkie konie wpadły w szał, z wyjątkiem klaczy Trimsona, Morrigan. Rozwścieczony Jarl nakazał skrócić Gunnara o głowę. Ku zdumieniu wszystkich, bezgłowe ciało nadal żyło. Trimson uciekł na grzbiecie swojej karej, niczym bezgwiezdna noc klaczy, a słuch po nich zaginął. I co z nimi teraz? Błąkają się gdzieś po... Jasna cholera, nasze konie! Oby nie spłoszyły się tego całego Tomiego. Tylko Ridge nie zerwał uwiązu, co robimy? Nie ruszajcie się stąd na wypadek, gdyby wróciły. Z grzbietu szybciej je znajdę. Bądźcie ostrożni. Nie no, on serio zostawił nas samych? W przerażającym zakątku tuż po opowiadaniu strasznych historii? Zamierzacie tak siedzieć na dupie, czy pomożemy mu szukać? Tom kazał nam się nie ruszać z tego miejsca. I co, nie zależy ci, żeby odnaleźć Mikę? Nie wiem jak wy, ale ja nie pozwolę, żeby Axel biegał po tym lesie i idę po niego. Sam lub z wami. Tylko nie wróć z pełnymi gaciami, jak zobaczysz jakąś krwawą zmorę. Lukas, stop! Idziemy wszyscy razem. Już! Halo? Jest tam kto? Uważaj, bo jeszcze ci ktoś odpowie. Nikt tam nie mieszka. No, może co najwyżej Glumen. Daniel, przestań pukać w te drzwi!
Teraz to nie był on. To zdecydowanie nie jest któryś z naszych koni. Tom? Widzisz to, co my? A gdzie twoja Ridzi? Stoi przed wami w pełnej okazałości. Morrigan. A wiecie, jak kończy się historia galopującego Thompsona? Każdej jesieni opuszcza bramy swojej mrocznej twierdzy i na ognistej bestii przemierza lasy tej doliny. Podczas wyjątkowej halloweenowej nocy mści się za przeszłość i zabija nawet niewinnych nastolatków. Takich jak wy. Jestem zdania, że w tej sytuacji naszym zadaniem jest brać nogi za pas. Szybko! Chyba zaraz wypluję płuca. A ja dostanę zawału. Słyszeliście to parskanie? Boże, jak dobrze, że wszystkie są w jednym miejscu. Joey, jak dobrze cię widzieć w jednym kawałku. Ta noc była straszna. Wciąż jest przerażająca. I będzie bardzo krwawa. Jeśli podoba ci się moja twórczość, dołącz do tego serwera. W opisie i przypiętym komentarzu. Nie zapomnij też proszę o subskrypcji. Dzięki.